Szanowni, chciałem streścić naszą lekcję, na której zajmowaliśmy się pomiarem. Po pierwsze, zajmowaliśmy się ogólnie interpretacją pomiarów i zrozumieniem, skąd się bierze i jak można wyznaczyć błąd serii pomiarów. No a po drugie, mierzyliśmy okres drgań wahadła i porównywaliśmy jakby wyniki tych pomiarów z tym, co wyszło, kiedy mierzyliśmy długości sznurków w zespołach. No i ten pomiar okresu drgań wahadła polegał na tym, że wisiało sobie takie wahadło, takie jak tutaj, nitka, na której końcu jest nakrętka. Jeszcze obok wisiało drugie wahadło, w którym ta nakrętka była znacznie większa, no i to była okazja do tego, żeby zwrócić uwagę na fantastycznie śmieszną, na taką bardzo ciekawą własność, że okres drgań tego wahadła, tak prostego wahadła zrobionego z nitki i nakrętki, nie zależy od masy tej nakrętki. Ta nakrętka jest dużo, dużo cięższa od tej, a jednak jak spojrzymy mniej więcej wahają się równo, tak? Okazuje się, że ten okres drgań zależy tylko od długości tej nitki. No ale mierzyliśmy okres drgań, no i co to jest okres drgań? No okres drgań to jest okres, czas wykonania pełnego cyklu. Wahadło się waha z lewej do prawej i potem znowu wraca do lewej i taki pełen cykl to jest okres drgań. I taki okres drgań właśnie mierzyliśmy. I wyniki nanieśliśmy do arkusza kalkulacyjnego w naszej chmurze. No, najpierw zmierzyliśmy jeden okres, czas trwania jednego cyklu, no i okazało się, że tu rozrzut tych pomiarów jest bardzo duży, pomimo że staraliśmy się mierzyć bardzo dokładnie i wszyscy mierzyli mniej więcej z tej samej pozycji, stojąc frontem do tablicy, nie z boku. Jak porównać różnicę pomiędzy pomiarem, wynikiem Mileny a Liliany, no to jest pół sekundy. Dlatego też następnie spróbowaliśmy zmierzyć 10 okresów i podzielić przez 10. No i to już było dużo lepiej. Max tylko wygląda na to, jakby zgubił około dwóch okresów, tak, bo zgubił mniej więcej 2 sekundy. W każdym razie jego wynik jest wyraźnie niższy niż pozostałe. Jeżeli uznać, że po prostu Max się pomylił, co każdemu się może zdarzyć, no to tutaj już ta rozpiętość wyników jest dużo mniejsza. Tam było pół sekundy, tu jest 16 setnych, tak, pomiędzy 1,46 a 1,62. No i to wszystko żeśmy sobie pięknie jeszcze nanieśli na wykres. Nanieśliśmy sobie na wykres. Te czerwone punkty odpowiadają pomiarom, no bo pytanie jest takie, i widać, że te pomiary są rozrzucone, prawda? Wcale nie skupiają się tak bardzo dokładnie w jednym miejscu. Tu pomiar Maxa, który się nie zmieścił w ogóle na tym wykresie. No, powiedzmy, że uznamy, że Max się pomylił. Taki pomiar, który jest daleko od pozostałych, nazywa się pomiarem odstającym, no i można uznać, że w dalszej analizie zaniedbujemy go. No i wtedy odpowiedź na pytanie, ile wynosi okres drgań tego wahadła, można udzielić tylko w taki sposób, że jest ona, ten okres leży gdzieś w przedziale od 1,46 do 1,64 sekundy. W którym miejscu tego przedziału jest okres, tego nie potrafimy powiedzieć na podstawie tych pomiarów, tak jak one wyglądają. Możemy tylko określić przedział, no i to jest bardzo charakterystyczne. W każdej sytuacji doświadczalnej wynik pomiaru obarczony jest błędem. I żeby przekazać światu, jaką wartość zmierzyliśmy, no to trzeba dokonać starannej analizy tego błędu. Ja tylko chcę jeszcze Wam zwrócić tutaj na to uwagę, że ten rozrzut jest znacznie, znacznie większy niż dokładność odczytu Waszego instrumentu, to znaczy tej komórki, której stoper mierzył z dokładnością do setnych
części sekundy, tak? A tutaj rozrzut po bez tego pomiaru odstającego, rozrzut i tak jest rzędu 16 setnych, tak? 1/10,06, czyli jest 16 razy większy, niż niby wydawałoby się ten formalny rozrzut, formalna dokładność pojedynczego pomiaru. No, to oczywiście daje wkład na przykład sposób reakcji, tak? To trzeba uchwycić, w którym momencie ten pomiar się zaczyna i w którym momencie się kończy. No, dlatego wykonujemy 10 pomiarów, dlatego że przy 10 pomiarach ta niepewność związana z naszym czasem reakcji wchodzi tylko dwa razy na 10 pomiarów, a w przypadku pomiaru jednego okresu wchodzi dwa razy na jeden pomiar. No, moglibyśmy nie mierzyć 10, a na przykład 20 albo 30 i wtedy ta niepewność wchodziłaby tylko dwa razy na 30 okresów, co można się spodziewać zmniejszyłoby znacznie jej wkład w błąd, z jakim wyznaczamy ten okres. No i podobna sytuacja była, kiedy mierzyliśmy sznurki. Pomimo tego, że sznurki mierzyliśmy taśmą, to są akurat wyniki dla sznurka C, mierzonego metalową taśmą, którą można formalnie odczytać długość z dokładnością do 1 mm, to jak widać, tutaj pomiary są rozrzucone na odcinku o długości 8 mm. No i znowu można powiedzieć tylko tyle, że długość sznurka C leży gdzieś w przedziale od 88,5 cm do 89,3 cm. A znowu odpowiedź jest taka, że to w tym przedziale naszym zdaniem leży długość sznurka C, w któremu punktowi tego przedziału ona odpowiada, tego oczywiście wiedzieć nie możemy. No i to jest takie dwa proste przykłady pomiarów, tego jaki sens ma zrobienie seria pomiarów, bo gdyby zrobimy pomiar pojedynczy, to jedyna szansa na oszacowanie błędu jest taka, że potrafimy nazwać błąd odczytu pojedynczego pomiaru, a to jest na ogół dużo, dużo mniej niż faktyczny błąd, który da się oszacować z wykonania serii pomiarów.